Nowenna przed świętem błogosławionego Bronisława Markiewicza. Módlcie się, abym został świętym. Dzień pierwszy. Każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest powołany do świętości. Realizacja tego powołania dokonuje się przez nasze osobiste powołanie w rodzinie, kapłaństwie, zakonie czy też w życiu samotnym. Tę drogę przeszedł również ksiądz Bronisław Markiewicz, ogłoszony błogosławionym w Warszawie 19 czerwca 2005 roku. Już jako młody kapłan w swoich zapiskach dotyczących życia wewnętrznego pod datą 5 września 1878 roku zapisał: muszę być świętym i chwycę się środków odpowiednich. W jednym z listów, który kieruje do księdza Władysława Sarny, ma następującą prośbę: módlcie się za mnie, abym został świętym, gdyż tych potrzeba wszędzie, a zwłaszcza Polakom. Święci to gwiazdy przewodnie, które w pewnym momencie pojawiają się na firmamencie nieba, aby wskazać właściwą drogę do Boga. Patrząc na świętych, sami zapalamy się do świętości i wiemy, że jest ona możliwa i pozostaje w naszym zasięgu, mimo wszelkich naszych słabości i ułomności. Zanim podczas tej nowenny poznamy istotne rysy świętości błogosławionego Bronisława, przyjrzyjmy się jego życiu. Bronisław Bonaventura Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku na Podkarpaciu, na terenie obecnej archidiecezji przemyskiej, jako szóste z 11 dzieci Jana Markiewicza, burmistrza tego miasta, i Marianny Gryzieckiej. Jego rodzice, ludzie pracowici, uczciwi i bogobojni, w takim też duchu wychowywali swoje dzieci, troszcząc się o ich dobre wykształcenie i dając przykład chrześcijańskiego życia. Szkołę elementarną ukończył w rodzinnym Pruchniku. Następnie rodzice wysłali go do gimnazjum w Przemyślu. Tam, w ostatnich latach nauki, przeżył ciężką próbę wiary, ale dzięki łasce Bożej i dobremu wychowaniu w domu rodzinnym przeszedł ją zwycięsko. W roku 1863 przeżył szczególne doświadczenie, tak zwane objawienie anioła Polski. Spotkany na ulicy tajemniczy młodzieniec mówił o pewnym kapłanie, o miejscu jego urodzenia i święceń, o jego pracy wśród ludu, więźniów i dziatwy. Przepowiedział, że ten kapłan uda się na południe do wielkiego męża Bożego, a gdy stamtąd powróci, osiądzie na parafii pod Karpatami, zgromadzi naokoło siebie młodzież z różnych stron Polski, pobuduje domy, założy stowarzyszenie, które następnie przeobrazi się w zgromadzenie zakonne i rozszerzy swoją działalność w Polsce i poza Polską. Młody Bronisław został tym widzeniem tak głęboko przejęty, że w tej samej chwili postanowił wstąpić do seminarium duchownego, by wziąć udział w przygotowaniu ludzi na te wielkie wypadki dziejowe. Po ukończeniu studiów teologicznych w Przemyślu 15 września 1867 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo pracował jako wikariusz parafii Harta pod Dynowem, następnie w katedrze przemyskiej. Aby lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą, której pragnął się poświęcić za zgodą władz duchownych, 1 września 1873 roku rozpoczął studia, najpierw na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował tam filozofię, historię,
literaturę i pedagogikę, jednak studiów nie ukończył. W 1875 roku biskup ordynariusz mianował go ekspozytem, a następnie proboszczem w parafii Gać koło Przeworska. Przeniesiony następnie na probostwo w Łażowej, w swojej pracy duszpasterskiej dużo uwagi poświęcał ubogim. Zakładał liczne stowarzyszenia mające na celu pomoc najbiedniejszym, organizował świetlice, czytelnie prowadził katechizację nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także dorosłych. Widząc wielką biedę materialną i duchową, organizował pomoc dla potrzebujących, uczył życia w trzeźwości, a równocześnie sam poszukiwał głębszego życia duchowego. W tym czasie prowadził również wykłady z teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, w którym zamieszkał od listopada 1884 roku. Wykłady nie były jego jedynym tam zajęciem. Pełnił również funkcję prefekta kleryków, spowiednika sióstr i kapelana więzienia. W listopadzie 1885 roku ksiądz Markiewicz, chcąc spełnić wciąż powracające duchowe wezwanie do życia zakonnego, wyjechał do Włoch zamiarem wstąpienia do Teatynów. Po spotkaniu ze świętym Janem Bosco wstąpił do utworzonego przez tego męża Bożego Zgromadzenia Salezjańskiego. 25 marca 1887 roku, po ukończeniu nowicjatu, złożył na ręce księdza Jana Bosco śluby zakonne. Z powodu surowego trybu życia i odmienności klimatu we Włoszech zachorował na gruźlicę płuc. Stan jego był tak ciężki, że uważano go za bliskiego śmierci. Po powrocie do zdrowia odbywał tam rekonwalescencję. 23 marca 1892 roku powraca do Polski, by objąć funkcję proboszcza w parafii w miejscu w diecezji przemyskiej. Modlitwa o kanonizację i cud uzdrowienia za przyczyną błogosławionego Bronisława Markiewicza. Wszechmogący wieczny Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski, o którą niegodnie Cię prosimy. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.